Ta woda spadła, brania są bardzo delikatne, dosłownie miałem dwa takie pstryknięcia gaszące skrzydełko obrotówki. Natomiast tutaj, w tych kamieniach, miałbym bardzo duże straty, dlatego zrobię przypąs szołowy z fluorokarbonu. Taki fluorokarbon 35 w zupełności wystarczy. Nie będę miał tylu strat w tych kamieniach. Stosuję zwykły krętlik przywiązany normalnym węzłem. I do tego dowiązuję fluorokarbon z jednej strony do krętlika, a z drugiej strony agrafka. Normalny węzeł spinningowy. Bardzo ważne jest, żeby był mocno zaciśnięty. Są różne legendy o tym, jak fluorokarbon się rozwiązuje. Nieprawda, jeżeli dobrze zawiążemy węzeł, zaciśniemy go, nie ma takiej siły, żeby się rozwiązał. Istotna sprawa jest długości takiego przyponu. Tutaj ta długość powinna być taka, żeby krętlik nie przechodził przez szczytową przelotkę. I tak samo najprostszy węzeł. Raz, drugi przez oczko, dookoła głównej, przez te dwa połączone i to jedno duże oczko, co powstało. Przypon strzałowy gotowy. Krętlik, sama agrafka. Naprawdę taki kawałek fluorokarbonu uratuje mi dużo przynęt. Po pierwsze jest, nie przeszkadza to, że on jest grubszy, że 35 jest niewidzialny w wodzie, odporny na ścieranie i mało rozciągliwy. Zobaczmy teraz, czy mi się udaje przechytrzyć. Jest zimna woda, więc tą obrotówkę z czerwonym akcentem, zawsze te kolory jaskrawe trochę tą rybę pobudzają do agresji.